Szanowni Państwo, ostatnie zapowiedzi rządu dotyczące gastronomii wciąż nie są pomyślne. O ile ma być wprowadzone częściowe odblokowanie funkcjonowania hoteli, to jednak branża gastronomiczna wciąż ma być objęta lockdownem. Dlatego też, korzystając z nowych rozwiązań ustawowych, my jako samorząd wychodzimy naprzeciw, myślę, oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy prowadzą lokale gastronomiczne. Oni oprócz różnorakich kosztów ponoszą między innymi te związane z uiszczaniem opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to opłaty, które można wnieść jednorazowo albo w 3 ratach. Dlatego też przygotowałem projekt uchwały, który przedkładam Radzie Miasta, o zwolnieniu przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gastronomiczną i sprzedają napoje alkoholowe, znaczy potencjalnie mogą sprzedawać napoje alkoholowe, jeśli chodzi o zwolnienie, z 2 raty. Sądzę, że spotka się ona z aprobatą Rady Miasta. Takie pytania już mogą się pojawiać, czy powinni jakieś wnioski składać. Otóż nie, zostaną poinformowani i z tej 2 raty zostaną zwolnieni. Ci, którzy wpłacili za cały rok, tę 2 ratę będą mieli zwróconą, a ci, którzy tej 2 raty jeszcze nie wpłacili, po prostu nie będą jej uiszczać.